Cześć, tu jest Artik Salisz. Kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj pokażę wam 5 najbardziej znienawidzonych rzeczy przez graczy w grze Brawl Stars. Zanim oczywiście przejdziemy do tego, to wbijajcie do klubu Mordy XRTX-a. Jeżeli nie macie trybuchów, to wbijajcie do Mordy Olhaso. Wbijajcie na mój drugi kanał oraz na kanał Olhaso. Na mojego Instagrama, Discorda, wysyłajcie donaty. Do wszystkiego macie linki w opisie. Także zaczynamy! No i pierwszą, najbardziej znienawidzoną rzeczą przez graczy oczywiście są awki. No, tutaj chcemy zdobyć star tokena, wiadomo. Ale niestety tutaj awczą. No zobaczcie, co ja mam zrobić. Kuźwa, próbuję sobie, wchodzę w mecz, próbuję sobie kuźwa wbić tego star tokena. Nie mogę wbić, nie mogę kuźwa, tracę puchy, tracę czas. Ja pitole, zobaczcie, o teraz się odpalił bot po prostu temu Master Tomiemu. Masakra, to co, po prostu nie ma szans, zobaczcie, 4000 HP. No i już, safe już pada. I uwaga, no i przegraliśmy, oczywiście. Random awki zasrane, pieprzone. Nie grajcie, pamiętajcie, z randomami. No i kolejną najbardziej znienawidzoną rzeczą przez graczy w Brawl Stars oczywiście są random nuby. Oczywiście, wiadomo, przede wszystkim na Gemrabie są po prostu same noby. Po prostu usiłuję sobie oczywiście bić jak zwykle tokena. No i nic z tego, po prostu giną. Nie potrafią nawet razu strzelić po prostu w przeciwników. Zobaczcie, dla przykładu tutaj Koks Janusz nie wiem, podchodzi i po prostu ginie, nie wiem, puduje. O, a Zazelek na przykład random pewnie tutaj strzelił z bliska. No i oczywiście przegrana. Nie ma co grać z randomami, grajcie oczywiście z ogarniętymi po prostu jakimiś kolegami. Dobra. Kolejną oczywiście znienawidzoną rzeczą przez graczy są oczywiście psy. Wszyscy się wiadomo ze sobą teamują. Wszyscy oczywiście jedą na mnie oczywiście. No tak zawsze jest po prostu, zobaczcie, zawsze tak jest. Później udają, że niby się strzelają, wiadomo, no to takie są właśnie psy. Nie polecam, napiszcie w komentarzach, czy też macie takie psy zawsze na solo, bo ja mam bardzo często. Kolejną znienawidzoną rzeczą przez graczy, oczywiście chodzi o graczy głównie tych, co mają dużo puch, są po prostu jest fuks postaci dla osób, które po prostu mają, zobaczcie, dla przykładu po prostu Krycha ma 6600 puszek i ma 26 postaci. A spójrzmy teraz na mnie. Zadymiarz. Mam 25 postaci, a mam 15 tysięcy puszek. I czy to nie jest wkurzające, że jakiś gościu ma postać więcej od ciebie, a ma prawie 3 razy mniej puch? No to jest po prostu super cel, po prostu się na mnie uwziął. Tak jak na kilku graczy innych też, bo jest trochę tych graczy, którzy po prostu mają pecha do postaci. A te inni po prostu, którzy głównie ci, którzy po prostu kupują jakieś tam rzeczy, to po prostu Supercell mi daje po prostu postać. Dla przykładu było widać na przykład Krycha, 26 postaci, 6000 puszek. No chyba jakieś nieporozumienie, co nie? No i już ostatnią w tym odcinku znienawidzoną przez graczy rzeczą jest takie coś, że oczywiście wchodzimy w sklep i megaboxy, właśnie. Ja nigdy nie dropnąłem z megaboxa żadnej postaci, mimo że otwierałem pełno megaboxów, gdyż kupiłem trochę pakietów i na dodatek już całą aleję pucharków zrobiłem, więc trochę tych megaboxów było i żadnej postaci nie dropnąłem. Raz dropnąłem tylko Star Powera, a inni, gdy nagrywają na przykład na YouTubie jakieś odcineczki, to bardzo często, kurde, nie wiem, 6 przedmiotów i dropią postacie, jakieś takie nobki, co mają 2000, 1000, 3000, po prostu dropią te postacie z megaboxa, a ja nigdy nic nie wydropiłem z megaboxa, z żadnej postaci. To jest, według mnie to jest chore trochę. No i dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście chciałbym podziękować osobom, które brały udział w tym odcinku po prostu w nagrywkach tego odcinka. Jest to Koks Janusz, Azazelek, Jeżop135, Master Tommy, Alanisko, Krychaku, Ciekawe Warzywko, Tymek oraz Mkio. Dziękuję serdecznie wszystkim, co brali udział. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Hej!